Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na otwieranki. To znaczy będziemy oglądać dzisiaj najnowsze książki. Książki, które pojawiły się niedawno na półkach księgarni, bądź też takie, które pojawiły się niedawno na moich półkach. Zaczynamy! Pierwsza książka, która interesuje mnie bardzo mocno, ponieważ dzieje się w Poznaniu w czasach II wojny światowej, Coraz ciemniej w Wartherland Piotra Bojerskiego. Jest to książka, która została oparta w dużej mierze na faktach. Bohaterowie tej książki to postaci prawdziwe, które żyły w czasie II wojny światowej i walczyły z hitlerowcami, którzy zagarnęli Poznań do III Rzeszy. Jak pisze autor, jest to książka, w której opisywane są akcje bardzo mało znane, akcje dotyczące eliminacji nazistów poprzez broń biologiczną. Nie będę więcej zdradzać, tym bardziej, że książki jeszcze nie przeczytałam. Przeczytałam opis, przeczytałam posłowie od autora i jestem naprawdę bardzo zaintrygowana tym, co w tej książce się dzieje. I Wam już także bardzo polecam, zwłaszcza jeżeli mieszkacie w Wielkopolsce. Kolejna książka też dotyczy częściowo historii wojennych, ale nie tylko. Są to historie tak naprawdę z większości XX wieku. Książka nazywa się Kobiety o kobietach na Górnym Śląsku. Jest to bardzo ciekawa pozycja. Pozycja wydana przede wszystkim dwujęzycznie. Połowa książki, to znaczy teksty są i po polsku, i w języku niemieckim. Została wydana przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Archiwum Historii Mówionej. Są to wypowiedzi kobiet, które opowiadają o sobie, o swoim życiu, o życiu swoich najbliższych w XX wieku. Czyli mamy tu historie i wojenne, historie przedwojenne, o życiu w komunizmie, o studiach w tamtym czasie, trudności i nadzieje zwyczajnej codzienności w latach 70., 80. Naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Zaczęłam już sobie czytać, no ale jeszcze nie za wiele mam przeczytane, ale powiem Wam, że jest to naprawdę coś świetnego. Bardzo Wam polecam. Nie wiem, czy jest to jakaś taka najnowsza nowość. Ja to dostałam zupełnie niedawno, ale być może już jest do dostania w księgarniach, bądź też na pewno będzie w księgarni Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej na stronie internetowej. Jeżeli mówimy o kobietach, mam tutaj książkę dla dzieci, która się nazywa Zniknięcie. Ona opowiada o trzech pokoleniach kobiet w jednym domu. Jest to wnuczka, którą widzimy na okładce, siedzi na żyrafie, jej mama oraz babcia. Babcia, która zniknęła. My jako dorośli domyślamy się, że zniknęła na zawsze. Czyli książka o żałobie. Nie będę teraz zbyt dużo o niej mówiła, bo powiedziałam o tej książce w innym filmie, który ukaże się niedługo, który już nagrałam, ale bardzo polecam tę książkę Waszej uwadze. Jest naprawdę piękna i pięknie wydana. Pozostając w tematach rodzinnych, przechodzimy do książki amerykańskiej. Książki, która polecana była m.in. przez Baracka Obamę. Miała bardzo dobre recenzje w prasie amerykańskiej i była bardzo szeroko dyskutowana w Stanach Zjednoczonych. Jest to książka Bena Lernera pod tytułem Topeka. Opowiada o chłopcu żyjącym pod koniec XX wieku, czyli współcześnie. Ma na imię Adam. Kończy właśnie szkołę średnią. Wśród swoich rówieśników ma status gwiazdy. Jest takim, wiecie, celebrytą szkolnym. Jego rodzice są psychoterapeutami. Matka zagorzałą feministką, pisze poradniki. Bardzo się udziela. Ojciec ukształtowany jest przez traumy z dzieciństwa. Jest ekspertem od zagubionych chłopców. Pomaga chłopakom zagrożonym różnymi patologiami. Ale sam też ma pewne swoje kłopoty. Ta książka jest napisana w taki sposób, że zmieniają się tutaj perspektywy oraz płaszczyzny czasowe i podobno jest bardzo, bardzo przejmująca i bardzo wciągająca. Ja jestem jej bardzo ciekawa, przyjrzałam ją sobie i ona jest taka dość gęsta, to znaczy nie ma tutaj zbyt wielu dialogów. Tutaj mamy prawdopodobnie bardzo dużo życia wewnętrznego autorów, a mniej opisów tego, co się dzieje tu i teraz. W każdym razie polecam Wam, zobaczcie, czy jest to coś dla Was. Następna książka jest to zbiór opowieści, opowiadań pod tytułem Niewidzialni.
Autorka jest, zdaje się, Bułgarką, ale jeszcze sprawdzę. Tak, jest Bułgarką, która mieszka teraz w Wielkiej Brytanii i opowiada historię osób, których nie zauważamy, a lub których nie chcemy widzieć. Czyli na przykład są to osoby typu, nie wiem, Syryjka, mieszkająca w obozie dla uchodźców, czy młody Rom, czy dzieci z domu dziecka, czy też staruszka, która dawniej była sławna, a teraz wszyscy o niej zapomnieli. Taka książka, niezbyt gruba, podobno bardzo przejmująca i bardzo pięknie napisana. Także miejcie na uwadze, że takie coś się ukazało w wydawnictwie Wyszukanym. Zresztą polecam Wam wszystkie książki wydawnictwa Wyszukanego, bo naprawdę one są wyszukane. O problemach współczesnego świata opowiada Modopolis, który ma podtytuł Dlaczego to, co nosimy, ma znaczenie. Autorka tej książki zaczyna się zastanawiać nad tym, dlaczego tak dużo kupujemy, przede wszystkim ubrań. Dlaczego są to rzeczy, które tak naprawdę niewiele kosztują, są szybko zbywalne, my się nimi bardzo szybko cieszymy i bardzo szybko się ich pozbywamy. Oczywiście trafia do szwalni w Bangladeszu czy też w Indiach. Obserwuje warunki pracy osób tam zatrudnionych. Bada też, w jaki sposób środowisko jest zanieczyszczane przez przemysł modowy. Przytacza przejmujące historie ludzi ginących w wypadkach w źle zabezpieczonych fabrykach. Ale nie tylko. Ona nie tylko epatuje złem tutaj. Ona pokazuje również rozwiązania. Czyli trafia do osób, które szukają danych rozwiązań, spotyka się z wizjonerami, szefami startupów, młodymi projektantami. Pokazuje, że to, jakich wyborów dokonujemy w modzie, ma bardzo duże znaczenie dla środowiska oraz dla innych ludzi. Także zobaczcie, bardzo ciekawa książka. Myślę, że niejedną kobietę zainteresuje lub także niejednego mężczyznę. A jeżeli mówimy o nadmiarze rzeczy, mam również książkę dla dzieci na podobny temat. Pan Kluska i żaglowiec. Opowiada o panu, który bardzo lubił mieć. Lubił mieć wszystko, kupował wszystko, co popadnie, zbierał te rzeczy w swoim domu. Jego dom pękał w szwach. Było tak ciasno w nim, że pan Kluska już nie mógł znaleźć miejsca dla siebie. Dlatego też chwilowo przeprowadził się do jachtu, który sobie kupił i który stał w ogródku. I do tego jachtu też poprzenosił część rzeczy, które mu były tam potrzebne lub które uznał za potrzebne. I gdy zerwała się pewnego dnia wielka ulewa, ogród został podtopiony, a pan Kluska wyruszył w niechciany rejs. Piękna książka o tym, że naprawdę nie potrzebujemy mieć tylu rzeczy, nie potrzebujemy otaczać się przedmiotami, że w życiu są sprawy ważniejsze niż rzeczy materialne. Piękna dla dzieci, pięknie ilustrowana. Zaraz Wam pokażę ilustrację z książkami. Proszę. Bardzo Wam polecam. Książka Skóra jest bardzo intrygująca, ponieważ została napisana w 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią, ale opowiada o pandemii, ale trochę innej. Pewnego dnia świat ogarnia choroba, dotychczas nieznana. Ludzie umierają po zarażeniu bardzo szybko i w męczarniach. I kiedy naukowcy zaczynają przyglądać się tej chorobie, okazuje się, że zagrażający ludzkiemu istnieniu jest kontakt ze skórą innego człowieka. Czyli wszyscy muszą żyć w izolacji, nie mogą spotykać się z innymi ludźmi. Także członkowie rodzin, każdy siedzi w innym pokoju. Opowiada ta książka o Angeli, o której jest napisane tak. Tymczasem w życiu Angeli niewiele się zmieniło. Dalej pracuje przed komputerem od rana do nocy. Dzieci siedzą pozamykane w swoich pokojach i porozumiewają się przez komunikatory. A jeżeli chodzi o jej męża, no cóż, pod pewnymi względami ich małżeństwo wyglądało tak wcześniej. Bardzo Wam polecam. Myślę, że to będzie super rzecz. I kolejna dystopia, fantastyka, skierowana bardziej dla młodego czytelnika, ale myślę, że czytelnicy bardziej dorośli, tacy jak ja, również się mogą odnaleźć w tej książce. Jest to Susza. Czyli jak tytuł wskazuje, opowiada o
suszy, które ogarnęła Kalifornię. Jest to najdotkliwsza od stuleci susza. Na początku oczywiście władze zakazują używania wody do basenów. Następnie zakazują podlewania ogrodów. W końcu pewnego dnia z kranu w ogóle przestaje lecieć woda. I ta książka opowiada o rodzeństwie, których rodzice wybierają się, wychodzą z domu w poszukiwaniu wody, ale już nie wracają. I to rodzeństwo razem z przyjacielem z sąsiedztwa wyrusza w poszukiwania. Po pierwsze wody, po drugie rodziców. Zobaczcie, bardzo aktualna rzecz. I jeszcze jedna książka o podróży, ale już tutaj taka bardziej optymistyczna, a nawet bardzo mocno optymistyczna. Wielka podróż dziadka Eustachego. Jest to książka skierowana do małych dzieci. Do dzieci takich, które jeszcze nawet nie potrafią czytać, ponieważ jest to książka całkowicie obrazkowa. Jedyne napisy, jakie się tutaj pojawiają, to są onomatopeje, na przykład klik, dryń, tup-tup, chlip. Czyli tak naprawdę dziecko, aby zrozumieć tę książkę, aby móc ją sobie oglądać i opowiadać, wcale nie musi czytać. Jest to książka o dziadku, który pewnego dnia orientuje się, że musi wyruszyć ważną dla niego podróż. Nadchodzi bardzo ważna data. Zanim jednak rusza w drogę, idzie do sklepu i kupuje misia. Kupuje misia, już Wam pokazuję. I z tym misiem rusza w drogę. Najpierw jedzie rowerem. Misiu jest w plecaku. Dziadek przemierza różne krainy, ma bardzo różne przygody, aż w końcu dociera w pewne miejsce. Bardzo Wam polecam. Mnie ta książka sprawiła bardzo dużą przyjemność. Podejrzewam, że dzieciom również. Oczywiście sprawdzę to na mojej siostrzenicy, która czytać jeszcze nie umie, ale opowiadać umie świetnie. Więc Dziadek Eustachy. Coś bardzo fajnego. I napisany przez Aleksandrę i Daniela Mizielińskich, czyli autorów dobrze znanych i kochanych przez dzieci książek. I ostatnia książka w dzisiejszym zestawieniu. Książka, która jest pochwałą spokojnego, łagodnego życia. Michał Cichy napisał książkę pod tytułem Dosyta, która jest na okładce reklamowana następującymi słowami. Istnieje życie wolne od wewnętrznego zgiełku, od chaosu myśli, od pośpiechu i współzawodnictwa. Jest to osobista opowieść o odzyskiwaniu harmonii ze światem. Podczytałam sobie trochę w środku. Autor opisuje letnie dni, które spędza na przykład w kawiarniach, obserwując ludzi, nie spiesząc się, skupiając się na samym sobie, skupiając się na innych, próbując się odgrodzić od zgiełku. Moim zdaniem będzie to całkiem przyjemna lektura. Jest też trochę o medytacji, czyli jeżeli interesujecie się tego typu sprawami, to też powinna Wam się spodobać. Ja z wielką przyjemnością do niej zajrzę, tym bardziej, że dostałam ją razem z herbatą, a ja jestem wielką wielbicielką picia herbaty w bardzo dużych ilościach. I nawet zobaczcie, mamy herbatkę tutaj na okładce. Także to jest ostatnia książka, która być może podsumowuje wszystko to, o czym sobie powiedzieliśmy. Bo dużo dzisiaj było książek związanych z problemami współczesnego świata. Z materializmem, z dążeniem do bycia pięknym i wspaniałym poprzez zgromadzenie wokół siebie rzeczy, które nam nie są potrzebne. Z odrzuceniem społecznym i tak dalej. Być może szukanie wewnętrznego spokoju to jest to, czego najbardziej nam teraz potrzeba. Moi drodzy, mam nadzieję, że znaleźliście dla siebie jakieś fajne książki. Napiszcie, co Was zainteresowało. I do zobaczenia w przyszły wtorek. Pa, 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 pa.